W okolicach drugiej godziny z minutami, 2:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze tutaj w obiekcie. Pierwsze siły i środki przybyły tak właśnie w okolicy 2:30. W tym budynku tutaj za naszymi plecami były nagromadzone materiały palne nieznajomego pochodzenia na chwilę obecną. I te materiały palne paliły się już w całej objętości swojej. Ogień wychodził na zewnątrz obiektu, także praktycznie cały budynek był otoczony ogniem, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mamy tutaj do czynienia już wielokrotnie z pożarami na tym obiekcie. Kiedyś to się, jak dokonywaliśmy tutaj rozpoznania, to były wyselekcjonowane frakcje odpadów. Tak to ówczesne władze firmy tutaj nam przekazywały. Ale z tego co widzimy, no to znajduje się tutaj dużo takich materiałów plastikowych, no tak to nazwę, różnych plastików, tak? I one znajdowały się tutaj w hali, zostały przemielone, tutaj kiedyś stał taki młyn do tego mielenia, nie wiem czy to był produkt, półprodukt do dalszej jakiejś tam produkcji, czy to są faktycznie odpady nagromadzone przez jakiś czas, no nie mamy świadomości, bo w momencie, kiedy to się wszystko paliło, to brak było możliwości bezpośredniego podejścia, a obecnie mamy to całe palenisko przykryte stropem, bo budynek nam się w części tej, w której występował pożar, bezpośrednio zawalił. Na początku tutaj siły i środki miasta stacjonujące na terenie miasta i gminy Bogatynia. Później kolejne środki zostały siły podciągane tutaj w miarę potrzeb zgłaszanych przez kierującego działaniami. No i budowaliśmy sobie zaopatrzenie wodne z Miedzianki, żebyśmy po prostu tutaj nie korzystali zbytnio z sieci hydrantowej. Jest taka możliwość i to były nasze pierwsze działania. No i oczywiście no, działania gaśnicze, tak? Które były nakierowane na stłumienie tego pożaru, bo w pierwszej fazie, no, kiedy on był już tak rozwiniętym pożarem przy jednym samochodzie na miejscu gaśniczym, to było niemożliwe, żeby to zgasić. Ale już teraz mamy taki pożar bezpłomieniowy w miejscach ukrytych, tak jak wspomniałem, ten cały pożar został nakryty betonowymi płytami stropowymi, które wskutek zawalenia przykryły nam te materiały palne. I na chwilę obecną no, mamy duży kłopot z tym, abyśmy się dostali bezpośrednio do tych miejsc, gdzie ten pożar jeszcze trwa. Tak? Stąd za naszymi plecami tyle dymu, natomiast już ogień jako taki pożar płomieniowy nie występuje. W tej fazie takiej do godziny 8 te 8 zastępów ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej działały tutaj na terenie. Czy to mogło być podpalenie? No najprawdopodobniej tak, bo wszystko to stanęło w ogniu niemalże tak, no, w jednej chwili. Tak jak żeśmy już tutaj wspominałem, w momencie naszego przyjazdu to był pożar już w pełni rozwinięty, tak, wychodzący płomieniami na zewnątrz obiektu, na całej jego objętości, więc to nie powstało w jednym miejscu, gdzieś tam się nie rozprzestrzeniało. Tak to wygląda. Natomiast no, tutaj to jest tylko taka wstępna przyczyna, którą my sobie możemy no, podejrzewać, że tak jest. Tak? Hałda zewnętrzna, którą tutaj przy budynku zgromadzono, nie była przedmiotem naszych działań, ani zabezpieczających, ani gaśniczych. Te hałdy nie były objęte pożarem, także na tych hałdach zewnętrznych nic się nie działo. W momencie przyjazdu tutaj nikogo nie było, ani z obsługi, ani z osób, które tutaj stróżowały. Nawet nie mam pojęcia, czy ktoś teraz stróżuje, bo widzimy, że budynki po tych osobach trochę są zdewastowane, więc nikogo nie było. Brama otwarta.